Witajcie, mili goście na moim stryszku. Dzisiaj już chyba ostatni odcinek w końcu o ojcach dominikanach. Dzisiaj będzie taki odcinek o ojcu Tomaszu Nowaku, tak jak zapowiedziałam wczoraj. I od razu przejdę do rzeczy, bo trochę sobie tutaj zapisałam nawet, no mam dwie, trzy stronki takiej notatek, żeby nie zapomnieć o niczym. Więc ojca Tomasza poznaliśmy kilkanaście lat temu, jak w Sulęczynie głosił rekolekcje. Nie wiem, czy to były adwentowe, czy przed Wielkim Poście. W każdym razie tak nam się spodobał jego sposób głoszenia, że postanowiliśmy, że jak się uda, to zaprosimy ojca Tomasza na nasze rekolekcje letnie. No i po jakimś czasie zaczęliśmy do niego uderzać, to znaczy mój mąż tam zaczął wydzwaniać do dominikanów, żeby ojca Tomasza tutaj ściągnąć do nas. No i był już tam jakiś, już nie pamiętam, który to był rok, że prawie ojciec się zgodził, ale akurat były jakieś wybory chyba u dominikanów na przeora. I akurat tak się wydarzyło, że ojciec został wybrany przeorem. No i tyle odpowiedzialności różnych na niego spadło, że po prostu nie mógł do nas przyjechać, co było oczywiste dla nas. Ale później mój mąż nie dawał za wygraną i znowu tam zadzwonił do ojca Tomasza. To był rok bodajże 16 albo 15. I poprosił go, czy teraz już by mógł się do nas wybrać i głosić nam rekolekcje na wyspie. No i ojciec o dziwo się zgodził. Byliśmy przeszczęśliwi. To był rok 16 rekolekcji, kiedy właśnie ojciec miał do nas przyjechać. I zapisało się bardzo dużo osób z internetu. I też tam z naszej wspólnoty, z innych miejsc, w sumie było chyba z 200 osób zapisanych na te rekolekcje. I wtedy, w momencie już tak dokładnie nie pamiętam, ale to było bardzo, bardzo blisko już konkretnie rozpoczęcia rekolekcji, kiedy dostaliśmy wiadomość od ojca Tomasza, że niestety nie będzie mógł przyjechać, ponieważ ojciec Adam Szóstak z jego klasztoru, znaczy nie wiem dokładnie, czy z klasztoru, chyba tak, że wybiera się na jakąś wyprawę chyba dookoła świata, o ile czegoś nie mylę, ale na jakąś wyprawę wybierał się. No i zostawił jakieś swoje odpowiedzialności ojcu Tomaszowi, one po prostu spadły na niego. I w tym momencie ojciec Tomasz napisał nam, że no niestety nie będzie mógł być na naszych rekolekcjach. No to było dla nas, to był dla nas duży cios, no bo w tak krótkim czasie, w momencie kiedy wszystkim powiedzieliśmy, że ojciec Tomasz u nas będzie, trudno było znaleźć zastępstwo, w ogóle ciężko było znaleźć kogokolwiek, kto chciałby nam odprawiać mszę na rekolekcjach. Na dokładkę ksiądz proboszcz z tego kościółka, gdzie odbywały się msze nasze rekolekcyjne i wszystkie katechezy, jak się dowiedział, że ojciec Tomasz nie przyjedzie, to powiedział, że po prostu takie rekolekcje bez kapłana to trzeba rozwiązać. Także mieliśmy z tej okazji dużo stresu, dużo biegania, załatwiania. No nie dość, że przygotowanie samych rekolekcji jest dużym wysiłkiem dla małej ekipy, to jeszcze te problemy właśnie z kapłanami, z księżmi, którzy mieliby nam ewentualnie w zastępstwie odprawić msze święte, no to był już bardzo duży problem. Ale jakoś Pan Bóg nad tym czuwał
I jednego dnia udało nam się załatwić księdza profesora Cichosza, który tutaj ma rodzinę niedaleko. On się zgodził przyjechać na nasze rekolekcje, nawet był poruszony ilością osób i no, jakoś tak poruszony był tym wydarzeniem naszym. Do tego stopnia, że nawet zgodził się następnego dnia też przyjechać, odprawić nam mszę i powiedzieć homilię. Także byliśmy przeszczęśliwi. A potem trzeciego dnia jeszcze załatwiliśmy jakiegoś księdza z pobliskiej parafii. Także do momentu, dopóki, bo w końcu Tomasz, ojciec Tomasz do nas przyjechał, bo miał 3 dni spóźnienia bodajże, coś takiego, ale w końcu na końcówkę przyjechał, bo mój mąż nie dawał za wygraną. Mówi, nie, no ojciec musi do nas przyjechać, nawet spóźniony, no musi koniecznie. I także przyjechał, a na koniec, jak były takie, bo myśmy na koniec zawsze zbierali od uczestników recensje, co im się najbardziej podobało na rekolekcjach, czy jakie mają uwagi, to w tych takich świadectwach, co uczestnikom najbardziej się podobało, to okazuje się, że najbardziej podobało im się to, że była taka różnorodność kapłanów, że w sumie było 3 różnych kapłanów. Też, że ci, którzy głosili katechezy, byli różnorodni. Akurat katechezy głosił mój mąż, ja jako kobieta i nasz syn, więc to było dla nich też takie na plus. Plus jeszcze grupy dzielenia też zawsze na każdych rekolekcjach, grupy dzielenia, plus jeszcze adoracja, to były te największe atuty, które uczestnicy wymieniali w tych swoich świadectwach. Także to, co było złe, co nam się wydawało tragedią, w sumie wyszło na dobre, no bo był i ksiądz profesor, i ksiądz proboszcz z pobliskiej parafii, był ojciec Tomasz Nowak, także pełne, znaczy pełne, niepełne, ale dosyć spore spektrum różnych kapłanów, różnego prowadzenia, homilii, katechez, także myślę, że uczestnicy się nie nudzili. Co jeszcze? Tutaj sobie zapisałam. Ciekawą rzeczą było to, że kiedy ojciec Tomasz głosił do nas te swoje katechezy, pierwsza homilia, jaką mówił na mszy, którą u nas odprawiał, że powiedział dwie takie, co najmniej dwie, z tego co ja zapamiętałam, dwie takie kwestie, które były powtórzeniem tego, co dzień wcześniej na swojej katechezie miał Mikołaj. Bo Mikołaj, między innymi, z tego co pamiętam, no to było już ładnych parę lat temu, mówił o paradoksach w chrześcijaństwie. O paradoksach typu, że wszechmocny Bóg staje się samą słabością, prawda? Oddaje się w ręce ludzi, umiera na krzyżu, że staje się sługą wszystkich, chociaż tak naprawdę jest Panem wszystkiego. Takie różne paradoksy chrześcijaństwa wymieniał i też powiedział o tym, że my sobie nie uświadamiamy do końca, jesteśmy tak oswojeni z krzyżem Chrystusa, że sobie to tak głęboko wryła się w nas ta symbolika, że sobie nie uświadamiamy, że tak naprawdę to była szubienica, na której zginął. I gdyby sobie tak myśleć o tym właśnie, że była to szubienica, to może to by w nas odświeżyło tą powagę tego, co się wydarzyło. I wyobraźcie sobie, że ojciec Tomasz Nowak w tej swojej pierwszej homilii powiedział, po pierwsze mówił o paradoksach chrześcijaństwa i też coś tam wymieniał, i też powiedział o krzyżu jako o szubienicy. I przecież ani on nie słyszał tej wcześniejszej katechezy Mikołaja, ani oni między sobą nic nie ustalali takiego. I w momencie, kiedy on wypowiedział na homilii te dwie kwestie, to ludzie po prostu po sobie tak
w kościele się patrzyli i nawet tak się trochę taki lekki śmiech poszedł po kościele i ojciec tak patrzył, się dziwił, dlaczego my się tak dziwnie zachowujemy w momencie, kiedy on mówi o krzyżu jako szubienicy czy o paradoksach w chrześcijaństwie, a my po prostu byliśmy poruszeni tym, że jakby zobaczyliśmy tutaj jakieś działanie Ducha Świętego, no bo to trudno sobie to, trudno byłoby przyjąć, że był to jakiś taki przypadek. No dla nas to nie był przypadek. Takie przypieczętowanie tego wszystkiego. Zresztą, jak wam mówiłam, na rekolekcjach dzieją się różne takie małe cuda, które potwierdzają Bożą obecność, Boże działanie w tym czasie takim rekolekcyjnym, szczególnym. I co jeszcze? No w każdym razie warto było czekać na ojca Tomasza, warto było go przyciskać, żeby przyjechał, bo też w tych świadectwach wiele osób pisało o tym, że bardzo ich poruszyły te katechezy, te homilie. Myśmy mieli szczęście z ojcem Tomaszem siedzieć przy jednym stoliku w czasie posiłków, także też mogliśmy sobie z nim porozmawiać tak swobodnie i dłużej. Mieszkaliśmy też obok siebie, bo to był taki, tam w tym ośrodku były domki takie bliźniacze składające się z czterech segmentów, złączone ze sobą, czyli takie bliźniaki czterosegmentowe. I także mieszkaliśmy też w jednym takim segmencie. Ojciec miał oddzielne wejście, ale też byliśmy blisko. Także był to taki fajny, błogosławiony czas. Bardzo fajnie to wspominamy. Później, jak był czas pandemii, to często wchodziliśmy właśnie na portal dominikański, tam gdzie mszę ojciec Tomasz odprawiał, także też słuchaliśmy jego homilii. A w tym roku w sierpniu, jakoś na początku sierpnia, któregoś dnia ja wyszłam do ogródka przed południem, żeby kosić trawę. I widzę, że zbliża się dwóch wędrowców do naszego ogrodu, wręcz wchodzą do środka tak odważnie. Ja tak patrzę z daleka, no dosłownie scena jak z sytuacją Abrahama, kiedy on z daleka dostrzega dwóch wędrowców i zaprasza ich serdecznie tutaj, prawda, zaprasza ich w gościnę. Ja w pierwszej chwili nie wiedziałam, kto to jest, bo po pierwsze oni szli od strony południowej, więc widziałam ich pod słońce. Widzę jakieś dwie postacie, ale nie mogę kompletnie z nikim skojarzyć. Okazało się, że to był właśnie ojciec Tomasz w naszym ogródku. Ojciec Tomasz i ojciec Rafał. Ojciec Rafał tutaj ma rodzinę, natomiast ojciec Tomasz zabrał się po prostu z ojcem Rafałem, bo gdzieś tam w pobliżu nad morzem posługiwali na jakichś rekolekcjach i stwierdzili ojciec Tomasz, że po prostu nas odwiedzą. Także pięknie to się złożyło, dobrze, że akurat wszyscy byliśmy w domu. I co? No i wypiliśmy razem tam kawę czy herbatę przy ciasteczkach, posiedzieliśmy, porozmawialiśmy, bardzo fajny czas. I co ciekawe, kiedy ojciec Tomasz też odwiedził nowo urządzone studio Mikołaja, tam pomodlił się za to studio, za tą działalność, pobłogosławił je, także też mamy takie fajne błogosławieństwo od dominikanów, można powiedzieć, tej działalności Mikołaja. I wychodząc mówił, że ma niedosyt. Także mam nadzieję, że jak będzie znowu miał okazję, to nas odwiedzi, czy może w jakiś inny sposób się spotkamy, żeby porozmawiać. Myślę, że mamy dużo wspólnych tematów.
No, także chwała Panu. I co jeszcze? Taką refleksję mam śmieszną może na koniec odnośnie gościnności, że abstrahując już od ojca Tomasza i tej wizyty, w każdym razie tak sobie pomyślałam, że nie znacie dnia ani godziny, że nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie. Tutaj też nie wiedzieliśmy, kiedy ojciec Tomasz nas odwiedzi. Nigdy nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie i warto być czujnym, warto być nieustannie przygotowanym, bo nie znamy tego momentu i tak sobie pomyślałam odnośnie gościnności, bo Słowo Boże też często mówi o tym, żebyśmy pamiętali o gościnności, bo dzięki gościnności byli ludzie, którzy gościli aniołów. I przypomniał mi się tutaj na marginesie taki mój profesor z malarstwa, Adolf Popławski, który był przez 12 lat na zesłaniu na Syberii, na Kołymie. I kiedy go w roku 56 bodajże wypuścili, bo już wtedy zmarł Stalin i trochę się pozmieniało w Związku Radzieckim i tych Polaków, którzy byli tam gdzieś na zesłaniu, wypuszczono. I on tutaj później uczył w liceum plastycznym, też prowadził w Domu Kultury takie zajęcia, na które ja chodziłam. Pożyczał mi książki różne z malarstwa, z psychologii, z filozofii. Miał ogromną bibliotekę, taką właściwie wszystkie swoje zarobione pieniądze wydawał na książki, i to była bardzo cenna ta jego biblioteka. Różne reprodukcje, albumy z reprodukcjami z malarstwa, grafiki, no po prostu skarbnica, którą się dzielił ze studentami, ze znajomymi. Miałam ten zaszczyt, że mogłam chodzić do niego, właśnie wypożyczać książki, a w momencie, kiedy pożyczałam coś, a oddawałam poprzednie, to on mnie zawsze zapraszał był niesamowicie gościnny, zapraszał mnie zawsze na herbatę, czy tam i zawsze miał, to chciałam powiedzieć, na talerzu ułożone kruche ciasteczka, które czekały na gości. I one były ułożone precyzyjnie w taką rozetę, czyli różne ciasteczka, różne kształty poukładane równiusieńko, precyzyjnie, jak on to wyciągał z szafy, bo to zawsze czekało na niespodziewanych gości. Kiedy wyciągał to z szafy i stawiał na stole, to ja wręcz mówiłam: nie, no ja nie mogę tej rozetki teraz zniszczyć, ja boję się jakiekolwiek ciasteczko z tego wyciągnąć. I on się zawsze śmiał, że śmiało, że to jest dla gości. I od tamtego momentu zawsze myślę sobie, że i pamiętam o tym, żeby też mieć jakiekolwiek ciasteczka dla gości, chociaż one kuszą potem, żeby je jeść. I można by sobie pomyśleć: nie, to ja nic nie kupię, nic nie będę miała w schowku, bo jeszcze będę podjadać. A z drugiej strony myślę sobie: nie, ale mogą przyjść niespodziewani goście i wtedy trzeba ich czymś poczęstować. Także zawsze myśląc o gościnności, to myślę o tych ułożonych ciasteczkach przez profesora Popławskiego. A jeszcze na marginesie powiem, że on w tej swojej książce, bo napisał książkę o tym swoim pobycie na Kołymie. Książka ma tytuł bodajże 12 lat łagru. I on tam opowiada o tym, że przez te 12 lat, będąc na Syberii, to tylko 2 razy zjadł cukierka, którego znalazł gdzieś tam, bo komuś gdzieś wypadł pewnie z kieszeni, gdzieś tam na placu nagle napotkał cukierka jakiegoś spleśniałego. 2 razy przez 12 lat on zjadł cukierka. I to było niesamowite, jak on później potrafił być taki gościnny, tam studenci go odwiedzali na święta, zawsze pokazywał mi, ile on kartek dostaje na święta z życzeniami od swoich byłych studentów i uczniów.
To miał po prostu biurko całe zasłane kartkami świątecznymi na Boże Narodzenie, na święta, na urodziny. Także takich, miałam szczęście takich ludzi poznać. Także myślę, że taka refleksja na koniec, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. A jeszcze jedną śmieszną rzecz wam powiem a propos czuwania. Słyszałam fakt autentyczny, że jakieś gdzieś tam właśnie na wsi, na jakiejś bocznej drodze, przybocznej drodze jakaś rodzina miała pole. No i zbierali siano, w snopki układali, ponieważ akurat był bardzo piękny, gorący dzień, więc dwie kobiety z tej rodziny stwierdziły, a pójdziemy tam po południu ułożyć to siano w te kopki, czy snopki, nie, kopki chyba. I ponieważ było bardzo gorąco, one stwierdziły, że tutaj tak tą drogą nikt nie jeździ, tam raz na dzień może jakiś samochód przejechał. No i było gorąco, więc one pobiegły w samej bieliźnie, czyli same tam, nie wiem, jakieś szorty i staniki poszły układać te kopki. Wyobraźcie sobie, że pech chciał, że akurat tamtędy jechał samochód Google'a. I po prostu je sfotografował, jak one układają w samej tej bieliźnie te kopki. I oczywiście później wieś to wyczaiła i zobaczyły, zidentyfikowali te dwie osoby z tej miejscowości i straszna była heca z tego powodu. Także to mi też pięknie pasuje do tego powiedzenia. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Zawsze trzeba być przygotowanym, także jak ja szłam kosić tą trawę w dniu, kiedy tutaj przywędrowali ojcowie dominikanie, cieszyłam się, że też byłam odpowiednio ubrana i nie byłam aż tak zaskoczona tą wizytą, chociaż nasz dom też stoi na uboczu i wydawałoby się, że nie trzeba być aż tak czujnym, ale jednak trzeba być czujnym. Słuchajcie, ten filmik będzie strasznie długi, no ale trudno. No, ostatni filmik o dominikanach chyba w tym roku. No, pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, z Bogiem. Jutro może będzie coś krótszego. Pa, pa.